No bo część sam 600, tak? 1500 jak biorę, to by poszło na gaz, na światło, no na rachunki, że nikt nie na mieszkanie. Z żywności czy coś zrużało? Co tak, owoce, warzywa, może chleb? Tak, ja owoców to w ogóle nie jem, bo mnie nie stać. Chleb, czy pani jakiś bardzo. Co nie stać? Słucham? Na luksusy panią nie stać? Nie, kartofle, chleb, barsz, margaryna. Czyli skromnie trzeba żyć, tak? Nie ma jakichś szaleństw? Absolutnie. A na rehabilitację, masaże, jakieś takie turnusy, jakieś no, sanatorium? Absolutnie. Albo się nie należy, albo czekać 3 lata. To człowiek umrze za tę porę. Co musiałoby się stać, żeby pani była zadowolona? Ile pani musiałaby otrzymać tej emerytury miesięcznie? Przynajmniej 3. 3000, żeby pani tak spokojnie spała, żyła sobie bez pożyczania, tak? Tak, żebym sobie mogła kawałek mięsa kupić, wędliny, 3000. A kiedy pani się najlepiej żyło? Za Gierka było lepiej? Za tamtych czasów, za komuny, za PRL-u? Za komuny? Jak było nie, za komuny? Bo pracowałam na gorąco i zarabiałam też grosze. Za komuny nie, bo na walcowni te grosze brałam naprawdę małe, ale... A jak pani była dzieckiem? Leki, tak. Ile panią wynoszą? 300 zł. Jakby mi nie pomagała córka, to mi zgłosiła. No bo część sam 600, tak? 1500 jak biorę, to by poszło na gaz, na światło, no na rachunki, na mieszkanie. Gdzie, gdzie jakieś lekarze prywatni? Prywatni lekarze. Gdzie? Do służby zdrowia. Ile się czeka? Do lekarza. A do naszego rodzinnego to się nie czeka. Do specjalisty. Jakaś ale do specjalisty, na przykład do neurologa nie mam... Nie czeka najdłużej. Teraz mam 7 miesięcy czekać. Czeka pani? Czeka. Czy to jest normalne, że płaciła pani cały lat, całe życie składki i tyle trzeba czekać? No nie jest normalne, na pewno nie jest normalne. Co więcej lekarzy by się przydało? Przydałoby się więcej lekarzy, na pewno. Specjalistów, ortopedy, kardiologa. Czy są młodzi lekarze, czy wszystko, nie powiem, że wiekowi są ci lekarze? Jak pani jest tak przychodnia ja dziś? Ja wolę młodego lekarza. Czy wyjechali? A oni ci, co chcą wszystko polikwidować. Powinno to zostać według pana? 13, 14? Powinno zostać. 800 też? Dla 800 dla dzieci? Jak najbardziej. Ja już mam dzieci wychowane, ja już jestem na emeryturze, ale jestem za tym, bo ja wiem jak... Ale ja wszystkim dawać? Właśnie, że nie. To było troszkę błąd był, że było wszystkim dawane. Łeb w łeb. Czy chociaż jedna osoba nie pracuje? Czy ma 10 tysięcy, czy 20, to też dostawały te dzieci. Czy bogatym pan by nie dawał? Ktoś 20 tysięcy? Nie, no jak jest przekroczona tam pewna kwota, stopa życiowa... Powinni pracować? Słucham? Powinna chociaż jedna osoba pracować na te 800, czy tylko według dochodu pan patrzy? Według dochodu, ja mówię według dochodu, jak na dziecko, nie, jest przykładowo jest 800 zł tak. I przekracza te 800 zł, to już nie powinien dostać, bo już nie powinien nadwyrężać tego budżetu. Tak. A ci, co naprawdę bieda, jest biedota, w Polsce jest biedota, ludzie nie mają z czego żyć. Jak mają... Na przykład 1200, to nagram 300, 400 mają renty, to im ciężko jest. No to jest czynsze poszły w górę. To tym ludziom powinni podnieść. Czyli tym 800, to takim ludziom, tym najbiedniejszym powinno... Czyli ci, szczególnie emeryci, powinni im jakoś jeszcze pomóc. Tak jest. To a jeszcze ostatnie pytanie, jakaś największa inwestycja zapisu? Z czego panu zadowolony gospodarczo? Co takie się wybudowało w Polsce? No to, co się wybudowało. Przede wszystkim...